Cześć kochani, z tej strony Scarlett, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym odcinku. Dzisiaj wracamy do The Sims 4, pewnie niektórzy się już zaczęli niepokoić. Scarlett, co się dzieje? Gdzie The Sims 4 na Twoim kanale? Natomiast kochani, właśnie to nie jest tak, że ja rezygnuję z tej części The Sims, oczywiście, że nie. Filmy się z The Sims 4 będą pojawiać, ale nie ukrywam, tak jak zapowiadałam Wam już bardzo dawna, że nie chcę się ograniczać tylko i wyłącznie do tej gry, bo nie tylko w nią gram, więc sami rozumiecie. Tworzenie też tych nagrań ma sprawiać radość, więc jeżeli siedzi się cały czas, w czymś, to czasami człowiek czuje taki przesyt i potrzebuje odmiany. Tak, ale to nie znaczy, że serie nie będą się pojawiać, to nie znaczy, że zniknie coś związanego z The Sims 4 na kanale. Nie zniknie, może troszeczkę będzie się pojawiać rzadziej przez to, że też będą inne materiały, ale wydaje mi się, że te inne rzeczy, które chcę Wam pokazać, też są fajne i warte uwagi. Może nie są to Simsy, ale nie tylko Simsy istnieją na tym świecie. To jest taki wstęp, ponieważ dostaję ostatnio dużo wiadomości na temat tego, że właśnie co się dzieje, czemu zmienia się mój kanał, dlaczego nie ma Simsów. Wiecie, to nie jest tak, że ich nie ma. Także no, dzisiaj speed build, ponieważ budowanie to jest jeden z moich takich właśnie ulubionych aspektów całej tej rozgrywce. Dlatego pomyślałam sobie, że fajnie będzie coś dla Was właśnie stworzyć nowego, a dawno nie było i w sumie, jak mówię, miałam taką potrzebę, więc postanowiłam sobie wybudować dom. Kiedyś na którymś z live'ów Wam mówiłam, że właśnie budowałam go słuchając sobie Cezarego Pazurę, więc jeżeli ktoś był na tym live'ie, to pozdrawiam oczywiście wszystkie te osoby, które pamiętają właśnie, jak to mówiłam, więc taki inspirowany właśnie Cezarym Pazurą, można powiedzieć, oczywiście to jest takie, wiecie, śmieję się, bo po prostu zawsze jak coś buduję, czy sobie gram, lubię czasami sobie posłuchać czegoś tak właśnie w tle, ale też wiem, że i Wy tak macie właśnie przy okazji moich tych speed buildów, czy innych odcinków z kasa, że lubicie sobie coś tak włączyć, żeby Wam to grała, w międzyczasie też robicie inne rzeczy i uważam, że to jest naprawdę fajna sprawa i w sumie nawet można powiedzieć, że chyba najlepsze rozwiązanie, bo też nie wiem, ilu osobom sprawia przyjemność patrzenie właśnie przez te całe 15 minut, jak ktoś buduje. Natomiast może tym, które właśnie same budują, no to dla takich osób to na pewno jest taki wartościowy materiał. Tak trochę się zamotałam chyba w tym, co mówię. Ale mam nadzieję, że rozumiecie, co chciałam Wam przekazać. Wstydzę się, wiecie? Mam jakiś taki mały wstyd, jak długo właśnie nie nagrywam takich komentarzy, gdy zaczynam zastanawiać, ale o czym ja będę mówić, co Wam będę tam opowiadać, czy dam radę, ponieważ właśnie zawsze staram się jakieś takie najważniejsze informacje na temat kanału Wam przekazać. Natomiast nazbierało się trochę tych rzeczy, o których chciałam Wam opowiedzieć, więc wydaje mi się, że tutaj akurat w tym temacie większego problemu nie będzie. O Jezu, usłyszałam właśnie swój telefon, bo mam, wiecie, urodziny, więc teraz wszyscy życzenia mi wysyłają. Także akurat to jest właśnie prześmieszne w urodzinach, nie? Że właśnie telefon cały czas dzwoni, cały czas ktoś coś pisze, cały czas właśnie nie te życzenia są składane. Ja oczywiście zawsze wolę te dostawać właśnie SMS-owo czy na Messengerze, aniżeli takie jakieś, nie wiem, na tablicy, na Facebooku. To na Facebooku powiem Wam, że chciałam nawet usunąć, ale próbowałam i coś, nie wiem, nie umiałam, więc jakoś tak zlamiłam. Jakoś tak ty na Facebooku jakoś mnie nie interesują, a fajnie byłoby tak, nie? Zablokować. Chociaż moja mama powiedziała, nie, to nie jest fajne, to jest niefajne. Ale ja jakoś takim jestem typem, że właśnie wolę te takie, wolę mieć życzenia od kogoś właśnie i sama je przekazywać jakoś tak na żywo bardziej, ewentualnie właśnie przez ten telefon, niż pisać na tablicach, na Facebooku, więc taki akurat mam zwyczaj. Ale ja Wam chciałam poopowiadać na temat kanału, a zawsze się rozgaduję i potem przyjdzie taki moment, że już będzie za mało czasu na to wszystko, ale kochani, przede wszystkim tak, mówiłam Wam, że będą pojawiać się inne gry i będą pojawiać się inne gry, postanowiłam, że prawdopodobnie pokażę Wam jeszcze City Skyline, więc będziemy mieć SimCity, City Skyline, ale nie będę prowadzić tych dwóch gier naraz, więc to raczej nagram jakieś tam, z SimCity już mamy odcinki, nagram jeszcze City Skyline, zobaczę, która z tych gier bardziej Wam podchodzi i na pewno z tego będziemy mieć serię. Jeżeli chodzi o The Sims 4, to tutaj będziemy mieć nową generację, czyli generację
osoby, bo właściwie nie wiem, jak ona się nazywa. Druga jest Generacja Muzyka, a trzecia nigdy nie wiem, Nieuleczalna Romantyczka chyba, więc będziemy sobie startować teraz z trzecią generacją RWDG, czyli będziemy żegnać Billy'ego Joe. I pamiętna wdowa, właśnie dużo osób o wdowie do mnie pisze, Scarlett, kiedy wdowa? W tym tygodniu postaram się nagrać cutscenę do wdowy, a jak już będę mieć cutscenę, to nie ma problemu, żeby tam nagrać tego gameplaya, tylko muszę mieć przede wszystkim cutscenę, bo wiecie, od cutsceny jakby wychodzi też cała rozgrywka, niby wszystko mam rozpisane, natomiast zawsze, wiecie, to co sobie człowiek wymyśli, to jest jedno, ale to co uda mu się zrealizować w grze za pomocą różnych animacji, to jest drugie, bo jestem niestety uzależniona od tego, jakie te animacje są, a sama ich jako tak otworzyć w The Sims 4 nie umiem, ale nawet jakbym umiała, to nie sądzę, żebym miała na to czas, więc muszę najpierw tutaj zobaczyć, w jakim stopniu to uda mi się zrealizować, co jest na cutscenie, i dopiero wtedy dopasowuję do tego gameplay, bo gameplay to zawsze jest taki bardziej elastyczny. Więc jeżeli chodzi o wdowę, to tak dzisiaj na 100%, znaczy nie dzisiaj akurat, ale na 100% w tym tygodniu siadam, nagrywam tę cutscenę, więc wydaje mi się, że albo pod koniec tygodnia będzie wdowa, albo na początku przyszłego tygodnia powinna się pojawić, i to jest taki termin właśnie na maksa już wydłużony, więc to dla wszystkich fanów Czarnej Wdowy tutaj przekazuję, natomiast do Barbie i RWDG chyba będę dzisiaj przysiadać, znaczy na pewno do Barbie, jak wspomniałam, będą też inne gry, więc na tej zasadzie. Mam nadzieję, że wszystkie jakieś tam wasze wątpliwości właśnie tutaj już w tym temacie rozwiałam. Natomiast tak jak już mówiłam na początku, no to jest ważne, żeby jednak robić sobie odmiany, bo też sami często piszecie, że o, jakiś pomysł na rozgrywkę, bo trochę mi się nudzi, bo nie mam co robić, nie, chciałabym pograć, ale w sumie nie mam w co, bo Sims mi się nudzą. No to właśnie najlepszym rozwiązaniem jest troszeczkę sobie właśnie odpocząć, tak wiecie. Wystopować się, Boże, po jakiemu to było, zrobić sobie taki stop i troszeczkę pójść w inne tematy. Chociaż troszeczkę po głowie mi chodzi nagranie The Sims 3, natomiast nie wiem, czy bylibyście tym zainteresowani, i też wiecie, te wszystkie gry, które wam pokazuję dodatkowo ponad The Sims 4, to nie są stałe serie na kanale, i to nie oznacza, że jak ja nagram odcinek, to na 100% pojawi się kolejny i zrobimy 20 odcinków. Tak nie będzie, bo to wszystko zależy właśnie od waszego odbioru, od tego, czy wam się dana seria podoba, i ogólnie od innych jeszcze czynników. Ja chcę po prostu takie przerwniki wrzucać i co jakiś czas coś będę zaczynać. Nie ukrywam, że może być tak, nie wiem, że teraz robimy Rollercoastera Tycoon, a skończę Rollercoastera Tycoon i za 2 miesiące zacznę znowu, bo być może wtedy wpadnę na inny pomysł realizacji jakiegoś tam parku rozrywki, więc wiecie, to wszystko mniej więcej na tej zasadzie jest. I kochani, teraz opowiem wam jeszcze troszeczkę o budowie, ponieważ zawsze pojawiają się pytania na ten temat. Speedbuildy raczej są wam publikowane. Ale to też zależy właśnie od tego, czy wy chcecie, czy widzę w komentarzach, że chcecie, że wam się podoba dany budynek, bo to też nie jest tak, że jak coś człowiek buduje, to wszystko musi udostępniać, bo wtedy będzie bałagan straszny na tym moim profilu, a tego chcę właśnie uniknąć. Raczej staram się, żeby te budowle, z których najbardziej jestem dumna, albo w jakiś tam sposób jestem związana emocjonalnie, żeby właśnie one się wam pojawiały do pobrania, natomiast jakbym wszystko, co buduję, wrzucała, to byłby jeden wielki bałagan i to nie miałoby chyba najmniejszego sensu. Ten budynek nowoczesny, który robię, jest taki, no jest to nowość, bo akurat nie przepadam za takimi, ale wiem, że podobał wam się dom, który zbudowałam dla Kevina właśnie w RWDG, taki nowoczesny też, i pomyślałam sobie, że skoro wam się podoba, to wypada wam jakąś taką alternatywę zrobić, bo jak wiecie, nie udostępniam domów z moich serii, natomiast zawsze staram się coś takiego pokrewnego właśnie, alternatywnego wam podrzucić, więc tutaj w tym wypadku postanowiłam zbudować ten oto domek. Oczywiście on ma zupełnie inne kolory, zdaję sobie z tego sprawę, natomiast jakoś kusiło mnie zrobić taki niby nowoczesny, ale z takimi industrialnymi naleciałościami, właśnie z industrialem. Strasznie kojarzy mi się czerwona cegła i czarna ściana,
a często spotykam się właśnie z komentarzami, bo ogólnie ja sobie patrzę na te różne jakieś wnętrzarskie, niewnętrzarskie profile ludzi, że nigdy czarnej ściany, coś tam, nie? A ja uwielbiam, ja nie wiem, ja jestem chyba jakaś nienormalna, ale ja lubię te takie właśnie, jak już Wam wspomniałam, te industrialne rzeczy, takie metalowe, ciemne, drewno i inne tego typu, chociaż zdaję sobie sprawę, że jakoś tak w realnym życiu, nie wiem, podłoga drewniana, z takiego drewna, jest ciężka w utrzymaniu, bo trzeba byłoby coś na nią nałożyć, żeby móc ją spokojnie potem myć, a jak nie masz, no to musisz ją szorować, żeby ona była czysta, więc no, w grze można zrobić wszystko, natomiast w życiu to nie do końca zawsze jest tak, jakby się chciało, no i wiadomo, nie? Trzeba utrzymać potem dane rzeczy. Ja zrobiłam mały ogród w tym domku, ale też i ten dom znajduje się na małej działce. Jakoś tak powiem Wam, że zawsze dawniej uwielbiałam te największe działki, wybierałam te największe działki i budowałam takie wielkie domy. Natomiast teraz jakoś, nie wiem, to może na starość tak mam, że nastała u mnie jakaś taka minimalizacja i wybieram te małe działki, buduję sobie małe domki i jakoś najlepiej mi się w tym żyje, tymi simami obraca się cały świat wokół tego małego domku, ale też jakoś nie wiem, wydaje mi się, że to nabiera takiego uroku. Koniecznie dawajcie mi znać, czy Wy wolicie takie wielkie, wielkie obiekty, czy też jakieś takie mniejsze domki, bo wiecie, ten akurat jest no malutki, chociaż trzypiętrowy chyba z tego, co mi się wydaje. Natomiast właśnie mówię o takich no, działkach, to nie wiem, 20x20, 30x20, 30x30, czy właśnie z takich korzystacie, czy raczej wolicie te olbrzymie, nie wiem, 50x50, 64x64, chociaż nie wiem, jest chyba w The Sims 4 50x50, nie? Bo wiem, że 50x50 jest na pewno w The Sims 3, ale w The Sims 4 na pewno też musi być, bo wiem, że 64x64 to chyba te parki, chociaż nie, 50x50 to chyba są parki, a 64x64 to jest ta wielka taka działka w Windenburgu na przykład i w Brindleton Bay, gdzie znajduje się ta taka willa, która strasznie mi się podoba, naprawdę to jest chyba jedyny taki obiekt w The Sims 4, który wywołał we mnie takie wow, który aż tak mi się spodobał, bo raczej w The Sims 4 nie było takich budowli, które wywoływałyby we mnie aż takie wiecie, zdziwienie wielkie. W poprzednich częściach były takie domy, czasami wymagały jakiegoś remontu, natomiast właśnie w The Sims 4 do momentu tej wielkiej rezydencji w Brindleton Bay nie czułam jakiegoś takiego efektu wow. Ja już kończę. Dziękuję Wam za uwagę. Pamiętajcie o odwiedzeniu Facebooka, Instagrama. Moje konto Origin znajdziecie właśnie w opisie i pobierajcie i trzymajcie się cieplutko. Pa, pa!